Osób przybywa, cześć, witam. Nie no, jak kukurydza, to ja mam dosyć, nie? Na 13% jest ta kukurydza. Tylko nie wiem, czy będę wchodził ogólnie. Jakieś buraki, czy co to tu jest. Jest droga ogólnie zamknięta, nie? Nie można tu jeździć, tylko dojazd do posesji. Co nam tu pokazuje? W ogóle to jakoś dziwnie mi tu pokazuje. Ja jeszcze nie umiem tej aplikacji, Bóg wie jak. A zmierzymy sobie, czekajcie, to i to, 200 metrów. Fajnie pokazuje ta aplikacja. Tylko czemu to się... Dopiero ją testuję. Dobra, przejdziemy się, zobaczymy jak ona pokazuje. A, Robert, w jakich okolicach spadła? W okolicach Dobromyśli, Konkolewo. No, znowu kukurydza wam powiem. To jest jakaś tragedia. Ale nie zawsze jest kolorowo, że jedziesz, jest pole, pach, podchodzisz, zbierasz. Także nie zawsze jest kolorowo. Także zobaczymy. Znowu będę przemoczony, bo chyba padało. W ogóle to nie wiem, czy jest sens tu się pchać znowu. Tu w ogóle jest jakaś droga. Na mapie też ją widać. I od drugiej strony zaatakujemy może. To tu będzie kawałek do przejścia. Dobra, 200 metrów pokazuje dystans do niej. Ciekawe, kiedy będzie rosł ten dystans. 180, 170. Dobra, my pójdziemy od drugiej strony, żeby jak najmniej chodzić po tej kukurydzy. Bo w wczorajszym dniu nie mam zamiaru, Bóg wie jak, spacerować po kukurydzy. Także nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest kolorowo. Także idę sobie, jest godzina, która godzina? 6 rano. Patrzcie, droga zamknięta, tej auta naparzają non stopa, tam myślą chyba, że policja stoi, bo ja tak się ustawiłem. Dobra, zobaczymy, czy będzie faktycznie ten zakręt, tak jak pokazuje tu ta mapa, że będzie zakręt. To 5 metrów mam do niej, 104, 103. No zaraz będę po prostej. Niby niedużo. Ale my aż zaatakujemy z drugiej strony. A jak leżałem w domu, w łóżku, mówię sobie, na bank będzie kukurydza.
No i mam. W sumie u nas tu bardzo dużo kukurydzy sieją. Nie wiem jak tam u was. O, fajnie Robert, że ci się podoba, że jest live. Oczywiście mam nadzieję, że wszystkim się podoba. Jeśli nie, to trudno, bo na tym kanale tylko będzie takie rzeczy. No, mam nadzieję, że nie zacina za dużo. No, widzę, że zacina, ale miejmy nadzieję, że w miarę idzie oglądać. W tych live'ach o to chodzi, żebyście poczuli dreszczyk emocji, jak to jest na polowaniach, że nie zawsze jest kolorowo, tak jak to było widać wczoraj. Wczoraj było to świetnie widać. Ty, może będzie? Może tu jest kukurydza, a tu dalej nie ma kukurydzy. To będzie dopiero hit. Tam, tara, tam, tam, tam. Może? Nie no. To jest jakaś super sprawa. Tam sarny biegną. Ty, ale numer. Zobaczcie to. Ten, kto doczekał tyle minut, to zobaczcie to. Nie zawsze, ale numer, nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Dobrze, że nie szedłem z tamtej strony, bo bym przeszedł całą kukurydzę, a tu nagle odkryło nam się zarąbiste poletko. Ale jaja, normalnie ekstra. Dobra, my testujemy MySondy Go. Ja już testuję w sumie drugi dzień. Wczoraj chodziłem bez telefonu drugiego, a dzisiaj już jestem z telefonem. Parę osób mi dopowiedziało, że mam mieć telefon. I już widzimy sondę. Ja już ją widzę. Flaki. Póki co. Tam idzie sznurek. Ale numer, zobaczcie to. Ja chciałem iść tą kukurydzą. Coś mnie tknęło, żeby iść tą drogą. Jest. Ale flaków. Flaków jest nieźle. I mamy Wrocław. Ale jaja. Normalnie nie mogę. Ten, kto doczekał do końca, będzie wiedział, o co chodzi. Zobaczcie, jak się fajnie świeci. Cyk, wyłączamy. Przytrzymujemy przycisk. Dioda przestanie migać. Cyk. Ale numer. To teraz nie wiem, czy... Zaraz wezmę telefon. Drugi. Tu mamy z automatu resztę rzeczy. Z kontenera dokładnie. Ale jaja. Nie no, tak to można szukać, nie? Wam powiem, nie no, się śmieję, nie zawsze jest kolorowo. Wczoraj na przykład Wrocław, ten popołudniowy, wleciał na 16 metrów do góry, jakieś drzewa były tam, w ogóle zarośnięte, i wleciał tam właśnie, także było wesoło też, bo trzeba użyć sprzętu do ściągania i się udało. O. Robert, może jesteś jeszcze? Daj znać, czy laguje obraz ogólnie, czy mocno laguje, bo mi tu w telefonie, jak patrzę na podgląd, to tnie strasznie. Także Robert, daj znać, najwyżej, jeśli jeszcze oglądasz. Ale jaja. Ty, a chciałem iść przez tą kukurydzę, tylko mówię, a idę ścieżką. Zobaczymy, ale bym się naszedł. By mnie zdziwko wzięło, że jest na drugiej stronie czyste poletko. Czysta sondunia. Numer 204.
2048. Także dzięki wam wszystkim. I oczywiście do kolejnych polowań. Trzymajcie się. Cześć. A, tak jak się cięło, tak teraz nic. To chyba musi być podgląd odpalony, Robert, żeby nie cięło. Zaraz przejrzę. Trzymajcie się. Dzięki, Robert, że byłeś. Dzięki wszystkim i oczywiście do kolejnych. Hej.